Cześć! Zbliża się Halloween, dlatego dzisiaj pokażę Wam, jak udekorować cupcake w taką pajęczynę. To jest bardzo prosta dekoracja i na pewno nikomu z Was nie sprawi żadnego problemu. Tu już mam lukier do cupcake, to jest taki krem maślany. Nakładam do miseczki i dodaję do tego trochę barwnika czerwonego, a także trochę barwnika żółtego, tak aby uzyskać ładny pomarańczowy kolor. I wszystko mieszam. Widzicie, już kolor zaczyna się pojawiać, jeszcze trzeba dokładnie wymieszać, aby był równy. Mieszanie nożem jest o tyle dobre, że tak łatwo można rozetrzeć na ściankach ten krem i wtedy nie ma żadnych przebarwień. Dobrze, już mam pomarańczowy lukier. Tym pomarańczowym lukrem smaruję moją babeczkę, tak aby cała była pokryta tym lukrem. Na to wyciskam taki zygzak, takie kółko z czarnego lukru. Może też być brązowy, zabarwiony kakao, jeżeli nie macie czarnego barwnika. Jeżeli chcecie cieńsze paski, to wystarczy, że w woreczku zrobicie mniejszą dziurkę. I teraz za pomocą patyczka, może to być patyczek szaszłykowy, może to być wykałaczka, robię takie przejazdy. Wtedy tak ładnie się rozejdą kolory. O, i zobaczcie. Mamy już gotową dekorację, taką a la pajęczyna. Możecie też na środku posadzić jakiegoś pajączka, jak chcecie zrobić z lukru. Taka dekoracja na pewno fajnie wygląda na stole. Mam nadzieję, że Wam również się podoba. Czekam na Wasze komentarze, jakie jeszcze dekoracje można przygotować. Chętnie wszystkie przygotuję z Waszych pomysłów. A póki co pozdrawiam Was cieplutko i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Pa, pa!